Witam serdecznie, jest z nami Mateusz Bereziński, tuż po swojej wygranej walce na gali Suzuki Boxing Night. Gratuluję, Mateusz. Dziękuję bardzo. Można by powiedzieć łatwa walka, bo nie dałeś się trafić, kontrolowałeś, no ale trochę jednak wysiłków to musiałeś włożyć. No, boksowałem z bardzo ambitnym, twardym i silnym chłopakiem, ale no, chciałem trochę się bobić. Ale no niedługo Mistrzostwa Polski, za parę dni, to nie można jakiejś kontuzji dostać. To trzeba mądrze boksować. Walczyłeś tak, że tej kontuzji na szczęście nie tak, ma. Tak. No te ciosy nie dochodziły, on troszkę za mały był. Mm-hmm. Był ambitny, chciał, ale tak, nie za bardzo pewnie potrafił, co? Tak, starałem się, a ogólnie bardzo dobrze się ruszał i trudno było trafić te ciosy, pomimo moich atutów fizycznych. Ale ty też byłeś szybszy moim zdaniem od niego. Tak. Więcej widziałeś, mogłeś szybciej zareagować. Tak, ogólnie to wbrew pozorom jestem szybkim zawodnikiem, szczególnie na tą wagę jeszcze, to no, próbuję to wykorzystać. To ogólnie jest jeden z moich największych atutów. No i wykorzystałeś to idealnie, nie zmęczyłeś się, nie ma kontuzji i co? Pakujesz walizki i zaraz Mistrzostwa Polski. Tak, Mistrzostwa Polski w moim mieście w Wałbrzychu. Nie mogę się doczekać, będzie super, super będzie. W takim razie życzę Ci dobrej zabawy. Dziękuję w Wałbrzychu bardzo i gratuluję jeszcze raz. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich.